Są bajecznie kolorowe, niezwykle jasne i wyróżniają się obecnością wyrazistych promieni strzelających spod horyzontu. Zapewne wielu widzów zauważyło, że zachody słońca wakacji końca Anno Domini 2019 wyglądały po prostu magicznie. I nadal tak wyglądają. Skąd ta magia? Z wulkanów. Statystycznie na Ziemi wybucha ich około 60 rocznie. Zdecydowana większość wyrzuca do atmosfery stosunkowo niewielkie ilości gazów, głównie dwutlenku siarki i pyłów na wysokość kilku kilometrów. Rzadko zdarza się natomiast, by materia wulkaniczna była wystrzeliwana powyżej granicy występowania chmur najwyższego piętra cirrusów, czyli aż do stratosfery. A tak właśnie zdarzyło się tego lata i to za sprawą aż dwóch stożków – Rajkokę na Wyspach Kurylskich oraz Ulaun w Papui Nowej Gwinei. Wyziewy z obu kraterów osiągnęły wysokość blisko 18,5 km. I tu ciekawostka. Niemal równo 10 lat temu, latem 2009 roku, obserwowaliśmy podobny fenomen za sprawą wulkanu Saryczew, znajdującego się także w archipelagu Kuryli. Wulkaniczne pyły stopniowo rozpraszają się w atmosferze, dając efekt malowniczych wschodów i zachodów słońca. Dodajmy do tego jeszcze gigantyczne pożary lasów Syberii i Amazonii, których popioły rozwiewane są przez wiatry niezależnie od granic państw czy kontynentów. Nie każdego dnia możemy jednak podziwiać ten fenomen. Wynika to z tego, że wspomniane pyły rozwiewane są w powietrzu nierównomiernie. Jeśli akurat promienie słońca strzelającego spod horyzontu natrafią na taki wulkaniczny obłok, wtedy oglądamy niespotykanie kolorowy poranek lub wieczór. A jak powstają te niezwykłe barwy? Otóż wulkaniczne aerozole rozpraszają światło niebieskie, które z kolei miesza się z czerwienią zwykłego zachodu, czego wynikiem jest tło nieba wpadające nieco w róż lub jasny fiolet. W miarę jak słońce zagłębia się pod horyzontem, powstaje coś w rodzaju świetlistego łuku w kolorze pomarańczy przechodzącego w purpurę. Na koniec przez kilka minut podziwiamy jeszcze barwną wstęgę nad widnokręgiem, po czym zapada zmrok. Wtedy na niebiańską scenę wkracza Księżyc. 5 września, będąc blisko pierwszej kwadry, tworzy trójkąt z jasnym Jowiszem i czerwonawym Antaresem niewysoko nad południowo-zachodnim horyzontem. 8 września nasz satelita zmierzający ku pełni spotyka się z Saturnem w odległości tylko 2 stopni kątowych. Oznacza to, że oba obiekty mieszczą się w polu widzenia lornetki, a nawet niewielkiego teleskopu. W drugiej połowie miesiąca znów będziemy mogli zapolować na konkursową gwiazdę BD+1445-59 i wtedy też rozwiążemy naszą wakacyjną zabawę. Do zobaczenia, Piotr Majewski.